Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Dariusz Szymkiewicz i mam zaszczyt dzisiaj poprowadzić webinar poświęcony HAGER-CAD-owi, naszemu programowi do wspomagania projektowania niskiego napięcia z wersji 5.7 z nowości, które zostały wdrożone w tej właśnie wersji. Dla przypomnienia, jak za każdym razem, Państwo mnie słyszycie i widzicie, ja Państwa nie słyszę, nie widzę. Natomiast bardzo proszę o uwagi i pytania na czacie. Po zakończeniu części, powiedzmy, szkoleniowej będę mógł odpowiedzieć na te pytania od razu lub odpowiem mailowo razem z wysłanymi materiałami, jeżeli coś będzie wymagało większego, dłuższego czasu. Proszę Państwa, po szkoleniu zostanie wysłany certyfikat, jak również film z dzisiejszego nagrania. Także zapraszam do uczestnictwa w naszym webinarze. To na dzisiaj przygotowałem dla Państwa. Proszę Państwa, wersja 5.7 niesie za sobą przede wszystkim nową grupę aparatów, wyłączniki powietrzne serii HW1 i można powiedzieć, że ta główna część dzisiejszego webinaru będzie poświęcona konfiguracji tych urządzeń, zastosowania ich w programie, dodawania na schemat, dodawania do modułu obudowa, jak można to robić, w jaki sposób, jak poruszać się po programie, aby było najłatwiej to robić. Na zakończenie, jak zwykle, tip and tricks. Myślę, że jakieś nowości Państwu również przedstawię, które przydadzą się w Państwa pracy, które ułatwią pracę. Także już przechodzę do prezentacji. Jest mój ekran widoczny. Ja już jestem w projekcie webinar z dzisiejszą datą i taki projekt Państwo dostaniecie po zakończeniu szkolenia. Natomiast informacyjnie. Wersja 5.7, proszę Państwa, będzie dostępna w najbliższy piątek. Niestety prace się przeciągnęły, termin webinaru był jakby wcześniej ustalony i wszystko się wydawało dobrze, natomiast zakres prac, zakres jeszcze ewentualnych korekt był większy, dlatego koledzy z Francji potrzebują jeszcze parę dni i mam obiecane, że w najbliższy piątek ta wersja trafi do Państwa, także piątek lub w poniedziałek wyślemy również filmik, na którym będziecie Państwo mogli się wzorować i pewne funkcje sobie przećwiczyć. Proszę Państwa, tak jak wspomniałem na wstępie, największą zmianą w wersji 5.7 jest dodanie aparatów powietrznych, wyłączników powietrznych w serii HW1. I w tej chwili powiem, gdzie te urządzenia można znaleźć. W katalogu aparaty do zabudowy, główna aparatura zabezpieczająca i od razu na pierwszej pozycji mamy ACB HW1 i całą serię urządzeń. 630, 800, 1000, 1250 i 1600 aparatów. W dwóch wykonaniach, stałych i wysuwnych, w wykonaniu liczba biegunów 3-4-biegunowych i o różnej wytrzymałości zwarciowej. Mamy również do wyboru jednostki sterujące, zabezpieczające OCR w wersji Sentinel. LI jest to zabezpieczenie, które jest w wersji tylko zwarciowej, LSI w wersji przeciążeniowej i zwarciowej
a zabezpieczenie LSIG jest w wersji przeciążeniowej, zwarciowej, jak również z kontrolą upływu prądu doziemnego. Także te trzy wartości tutaj mamy. W drugim oknie macie Państwo do wyboru różnego rodzaju akcesoria. Te okna można sobie zmieniać, dostosowywać do własnych potrzeb, jeżeli chcemy mieć listę bardziej widoczną. Teraz mnie słychać. Przepraszam, jakieś kłopoty na łączach. Także wyłączoną mam kamerkę, więc to akurat nie jest błąd. Natomiast chyba straciliśmy też prezentację obrazu, więc już udostępniam. Teraz chyba już widać mój ekran. I mam nadzieję, że mnie słychać, więc jeszcze raz powtórzę o jednostkach zabezpieczających. Trzy rodzaje mamy zabezpieczeń. LI, czyli zabezpieczenie tylko zwarciowe. LSI przeciążeniowe, czyli zwłoczne i bezzwłoczne. Oraz LSIG, zwłoczne, bezzwłoczne, czyli przeciążeniowe, zwarciowe. I część G, czyli zabezpieczenie od upływów prądów doziemnych. Proszę Państwa, w drugim oknie mamy możliwość wyboru konfiguracji różnego rodzaju urządzeń sterujących. Natomiast w trzecim, na dole, widzimy, co tak naprawdę nasz aparat posiada. I ten aparat jako stały ma następujące elementy, ma wyzwalacz, ma oznaczenie, wtyczkę z kalibracją łącznika, przyłącze oraz styki pomocnicze. Jeżeli chcemy dodać aparat, załóżmy czterobiegunowy, on nam się zmieni. Jeżeli dodajemy aparat wysuwny, to dochodzi nam jeszcze do niego kaseta. Jeżeli zmieniamy wyposażenie, również będzie to wyposażenie wyzwalacz wzrostowy LSI. Także w taki sposób możemy tutaj w tej grupie konfigurować nasze aparaty. Jeżeli chcemy aparat 1600, przełączamy się i w ten sposób możemy robić. Jeżeli chcemy jakiekolwiek dodatkowe zabezpieczenia, to łatwiej przełączać się między tymi zakładkami i wtedy mamy możliwość już szukania takich urządzeń, które nam przykładowo bardziej odpowiadają. Możemy dodać, taka cewka się pokaże. Styki pozycjonowania również możemy dodać do takiego aparatu i ten aparat tutaj mamy. Także to wszystko możemy robić z modułu materiał, tak jak Państwo widzicie, i możemy dodać takie urządzenie do naszej bazy. Możemy również takie aparaty od razu wstawiać
na schemat. Okej. Ja na razie zmienię katalog. Ten part przełożymy sobie jako zabezpieczenie główne. I mamy ten aparat opisany w ten sposób, że posiada styki, posiada cewkę wybijakową i styki pomocnicze, które mogą być wykorzystane na obwodzie sterowania, ponieważ tutaj nie możemy ich podłączyć na obwodzie mocy, natomiast one są w programie i jeżeli dodamy tutaj, sobie arkusz sterowania, no, przełączymy się na arkusz sterowania schematu, on jest w tej chwili pusty, to możemy z naszej bazy danych projektu wykorzystać podłączenie CR, naszą cewkę, wyzwalacz wzrostowy oraz styki. Ponieważ te styki często są w różnych obwodach wykorzystywane, w obwodach sterujących, sygnalizacyjnych, dlatego możemy sobie je przerzucać na różne schematy. Proszę Państwa, jak tutaj widać, ten styk jest opisany numerami podłączeń, do jakiego aparatu należy, czyli do Q1 i gdzie ten aparat się znajduje, czyli w arkuszu pierwszym w kwadracie A3. I jeżeli przejdziemy do arkusza pierwszego, to w A3 teraz słychać. Proszę Państwa, sorry, jeszcze raz było przerwanie połączenia. Proszę zobaczyć, we właściwościach możemy sprawdzić, co nasz aparat jeszcze raz już pokazuje. We właściwościach mamy możliwość sprawdzenia, co ten nasz aparat posiada, jakie referencje są doposażeniem tego naszego wyłącznika. W zakładce kod 29-cyfrowy jest generowany kod jakby zamówieniowy, który pozwala na zamówienie dokładnie tego typu skonfigurowanego. Dlaczego ten typ się tutaj pojawia? Jest on kompatybilny z konfiguratorem doboru wyłączników HW1, gdzie możemy również w przeglądarce skonfigurować sobie takie aparaty i mamy również taki wyłącznik skonfigurowany. Także ten kod jest takim kodem, bym powiedział, wewnętrznym, zamówieniowym, skonfigurowanego przez nas aparatu. Proszę Państwa, możemy też, tak jak powiedziałem wcześniej, dodawać aparaty z modułu schemat i tutaj nie ma jakby, jest to tożsame z tym, co mamy powiedzmy w wersji, w module wycena. Możemy sobie tutaj dodać aparat trójbiegunowy. Wersji stałej, zabezpieczenie przeciążeniowe i zwarciowe.
i mamy taki aparat dodany. Jeżeli byśmy chcieli zmienić ten aparat, mamy taką możliwość, ale tylko w ograniczonym zakresie. Więc jeżeli wykonaliśmy jakiś ruch taki, który nam pokazuje, że nie ten aparat powinien być, to musimy go usunąć i ustawić jeszcze raz aparat o wybrany przez nas wersji załączonej, tryb biegunowy i dodajemy. Także można w taki sposób to robić. I można powiedzieć, że na schemacie nie robimy nic więcej. Możemy tutaj pracować, tak jak pokazałem na schemacie głównym, z rozdziałem energii, jak również na schemacie sterowania. I te elementy, gdzie się podświetlają, że w bazie danych projektu są jakieś podzespoły, najczęściej są to podzespoły, które możemy wykorzystać do schematu sterowania, do układu sterowania. Mamy dwa aparaty, zasilający, odpływowy i teraz co przygotowaliśmy dla Państwa w module obudowa. Już pokazuję konfiguracja obudowy, obliczanie obudowy, otwiera się okno, które Państwo znacie, uniwers szeregowa, IP41, głębokość 600, dalej. Obudowa RG22E, 600 głęboka. Tak. Dlaczego wyposażona? System rozdzielnic. Obudowy uniwers, obudowy szeregowe, szerokość obudowy 600, głębokość 600 i tutaj mamy wykrzyknik, musimy do tej obudowy zabudować przepusty. Możemy wybrać sobie, jakie przepusty chcemy zabudować, natomiast na taką rozdzielnicę dwupolową potrzeba 4 przepusty, więc musimy dodać 4, znika wtedy wykrzyknik, mamy odhaczone, że przepusty są dobrane, dajemy 2 takie obudowy. I na razie katalog zwinę, aby nam nie przeszkadzał, nie zaciemniał rysunku, żeby był lepiej widoczny. I proszę Państwa, w bazie produktów mamy nasze aparaty. To jest nasz 1600, a tu jest 800. I teraz mamy możliwość w różny sposób doboru podzespołów do zabudowy tych aparatów w rozdzielnicach. Pewnie tym, z którego Państwo często korzystają, to jest zaznaczenie aparatu i prawym przyciskiem zaznaczenie szukaj dopasowanego zestawu. Otwiera nam się okno szukaj zestawu i mamy tutaj do wyboru. Po podświetleniu danego zestawu mamy opisany, do czego ten zestaw się nadaje, do jakich rozdzielnic. Ten jest przykładowo do rozdzielnic IP54, ten również do IP54, ale UC52, LAX 12 i 13 są do naszych rozdzielnic IP41. To jest do obudowy dwupolowej,
ten jest do obudowy trójpolowej, czyli na szerokość 750 mm. Więc przykładowo dla nas ten zestaw jest optymalny i możemy sobie go zabudować i dzięki temu możemy też zabudować aparat. Ale jest też inna metoda wyszukiwania podzespołów. W bazie danych projektu mamy tutaj również taką zakładkę rysunki i możemy wejść w wyposażenie Univers NHC, aparaty główne, wyłączniki HW+, ponieważ ten aparat jest stały 800 amperów, rozwijamy to, obudowa IP41, głębokość 600 i co potrzebujemy? No możemy sobie wziąć zestaw dwupolowy, prawda, bo taki nam jest potrzebny, zaznaczamy go i wstawiamy. Do tego zestawu zabudowujemy wyłącznik i mamy pierwszy element wykonany. Teraz możemy wykorzystać podłączenie. Przykładowo do tego aparatu, ja rozdzielę te rozdzielnice, by było lepiej widać, bo będę tu stosował dwa rodzaje mostów i one ze sobą akurat nie współgrają, a ja chcę tylko pokazać dwie możliwości. Stałe podłączenie UST4 na konstrukcji, podłączenie powiedzmy do UST4 może być z góry i dajemy trójkolowy zestaw i teraz zostaje nam jeszcze dopływ z dołu. Mamy takie podłączenie. Wracamy do naszego aparatu 1600. Zamykamy tutaj. Obudowa IP41. Wysuwny 1600. Zestaw już mamy, prawda? Więc podłączenie na most 185, podłączenie z góry, trzypolowy, czteropolowy. Możemy dać taki most. I kolejny raz nas wyrzuciło, teraz chyba znowu jest OK. Dajemy przyłącze z dołu. Mamy wykonane nasze połączenie. W ten sposób, proszę Państwa, wydaje mi się, że łatwiej jest w tym akurat oknie, w folderze Vinyt wyszukiwać pewne podzespoły i łatwiej się poruszać
po katalogu, po tych podłączeniach miedzianych, które tutaj mamy. Ten zestaw, który ja tutaj pokazałem, akurat służy do przejścia od razu na most 185 mm i dalej powiedzmy na pola odpływowe, gdzie możemy zastosować rozłączniki listwowe, te nowe LVS-G. Możemy jeszcze dać most szynowy, na którym rozszyjemy to wszystko. Tylko musimy dopasować nasze zestawy. Dajemy nasz aparat i dajemy przyłącze. I możemy robić podłączenie na most 185 lub na most USB4. Przy czym należy zauważyć, że na most USB4 możemy podłączać tylko wyłączniki wersji stacjonarnej. Natomiast na mosty 185 mm możemy podłączać wyłączniki wersji stacjonarnej jak i wysuwnie. Także to jest takie obostrzenie. Co możemy dalej zrobić z tymi aparatami? Proszę Państwa, jeżeli chodzi o podłączenie jeszcze wyłączników głównych, to możecie się tutaj spotkać z podłączeniem trzech rodzajów. Podłączeniem trójbiegunowym, podłączeniem trójbiegunowym z sensorem N, no i podłączeniem typowym czterobiegunowym. Już mówię, jaka jest różnica. Proszę Państwa, podzespół z sensorem N jest wykorzystywany do aparatu, które również mają zabezpieczenie przeciwzwarciowe, czyli przeciwziemnozwarciowe, przepraszam, gdzie kontrolujemy również upływ prądu na torze N-owym. Także ten wariant jest tylko do stosowania z zabezpieczeniem Sentinel LS i G. Także ja pousuwam to. I w taki sposób mamy skonfigurowane te dwie rozdzielnice z różnymi aparatami. Także ja polecam korzystanie z tej zakładki rysunki, gdzie wydaje mi się, że jest to w bardziej czytelny sposób ułożone. Można łatwiej te aparaty wszystkie sobie dopasować i połączenia do tych aparatów, które ma. Także w ten sposób można zdecydowanie łatwiej te rzeczy konfigurować. Proszę Państwa, o aparatach samych i o połączeniach pewnie jeszcze będziemy mówić, bo jest to nowa gałąź naszej oferty. Natomiast chciałbym Państwu jeszcze tutaj pokazać jedną rzecz dla przypomnienia, bo czasami te opisy są mylące i nie chcecie mieć ich na opisie. Można to zrobić w widoku, ale można to również zrobić w ustawieniach i możemy tutaj w atrybutach ukryć jednostki dostawy i nawet ukryć symbole. Możemy to zrobić dla danego projektu lub ustawić jako domyślne.
mamy tylko wtedy typ obudowy podany i tak będzie nasz rysunek wyglądał. Także w taki sposób jest to też pewne usprawnienie w tej wersji, która pozwala nam globalnie ograniczyć ilość informacji na schematach, bo nie zawsze jest ona potrzebna. Proszę Państwa, ja sobie jeszcze przejdę tutaj do struktury projektu, dodam drugą rozdzielnicę. Mamy tutaj uniwers. I co możemy tutaj zrobić? Możemy też wykorzystać w takiej obudowie magnet planner. Możemy sobie taką obudowę na przykład wziąć IP44, dać siatkę połączeń, zabudowy w zasadzie i wejść wyposażenie, załóżmy uniwers. Aparaty główne, niech będą wyłączniki i rozłączniki, powiedzmy P250, szerokość 500 i dajemy dwa takie aparaty, nie od samej góry, ale opuszczamy je o 150 mm, przepraszam, 250. I dalej możemy sobie dać urządzenia modułowe. I podzespoły pełne. Teraz zaznaczamy z takiego konfiguracja obudowy. Możemy sobie dobrać obudowę, jaką tutaj chcemy dobrać. P1950 w drugiej klasie ochronności. I mamy w ten sposób skonfigurowaną rozdzielnicę. Jeżeli przejdziemy do narzędzie automatyczne pokrywanie, wypełni puste miejsca, automatyczne uzupełnianie i mamy w ten sposób rozdzielnicę skonfigurowaną. Przy czym w tym miejscu, korzystając z magnet planera, nie dodajemy aparatu. Aparaty musimy dodać z katalogu, już tak jakbyśmy. Natomiast jest to też taka informacja, powiedzmy, która pozwala nam w szybszy sposób pokazać obudowę, zmontować ją. Jeżeli mamy więcej podzespołów do rozmieszczenia, to też jest łatwiej korzystać z tego okna, z tego magnet planera. Także tutaj mamy różnego rodzaju obudowy, również obudowy ognioodporne o odporności ogniowej 30, F30 i F90. Także takie rzeczy, powiedzmy, tutaj również można robić. I
A w zasadzie na dzisiaj mam tyle dla Państwa. Dzisiaj krótszy webinar. Sprawdzam teraz, jakie pytania padły, aby można było na nie odpowiedzieć. Nie widzę żadnych pytań, więc albo nie ma łączności. Nie. Proszę Państwa, to tylko dla przypomnienia. Wersja V5.7 pojawi się u Państwa na komputerach w najbliższy piątek. Ja zapraszam w takim razie do szkoleń już po nowym roku. Nowa seria szkoleń, webinarów będzie poświęcona HackerCAD-owi w różnych wersjach, czy projektowanie układów na wysokie prądy, czy może również projektowanie jakichś rozwiązań z automatyką związanych. To też zależy po prostu, jakie pytania, jakie zapotrzebowanie będzie od Państwa. Bardzo proszę o wypełnienie ankiety, którą za chwilę Państwo dostaniecie od nas. Ja, korzystając z uwagi, życzę wszystkim zdrowych, pogodnych i radosnych świąt Bożego Narodzenia. Także do zobaczenia, do usłyszenia. O, przepraszam, jeszcze jedno pytanie. Pytanie padło, czy na schemacie sterowania mogę użyć PLC firm trzecich? Tak, jak najbardziej. W poprzednim webinarze, które się odbyło 23 listopada, było pokazane, jak takie urządzenia dodawać do naszego, do naszej bazy produktów, a właściwie do bazy produktów użytkownika. Także materiał będzie umieszczony w tym tygodniu na naszej stronie do pobrania z tego webinaru 23 listopada i tam proszę sobie zobaczyć, jak takie urządzenia się dodaje, na co trzeba zwrócić uwagę, żeby taki sterownik PLC mógł funkcjonować w schemacie jak normalne urządzenie, powiedzmy, z połączeniami elektrycznymi, na którym nam zależy. Także zapraszam do pobrania materiału. W tym tygodniu będzie umieszczony webinar z 23 listopada, dodawanie produktów użytkownika. Jeszcze może chwilę zaczekam, może jeszcze jakieś pytanie padnie. Jeżeli ktoś jeszcze napisze, to w takim razie będę odpowiadał mailowo. Dziękuję Państwu za uwagę, do usłyszenia i do zobaczenia.